Dobry wszystkim. Witamy z kociego pokoju, gdzie mamy dwa cuda. Pierwsze cudo to jest malutka kiciulka. Nie wiem, ile ona ma, jakieś dwa, może 2,5 miesiąca. O, jak mruczy. Ojej, czekaj, bo nic nie widać. Czekaj, to zrobimy miło. Witam wszystkich w ulubionym dresiku. Tak? Czyli było, było, ale się skończyło. Ale mam tu, słuchajcie, cudo. Ojejku, mam tu Waszkę. Ważunia, kochana nasza Ważeczka. Bo druga kotka to jest Graszka. Więc mamy Graszkę i Waszkę. A nie wiem, gdzie jest druga. Nie wiem, gdzie jest Graszka. Zaraz będę ją szukać. Ale chciałam Wam przedstawić najpierw to cudo. To cudo. Patrzcie, jakie fajne. Cudo już było u Basi i u Milenki, znanych nam. Było to cudo przez tydzień, więc już jest po kwarantannie. Tak, już jest odrobaczone, łóżka wyczyszczone, ale jest taka cudna kicia. Jaka milutka. Takie ma długie futerko, słuchajcie. Jest piękna. O, gdzie ty poszłaś? Jeszcze łóżko jakoś poświęci, tak? Ciotka zaraz tam coś zrobi. Jakieś porządki z tym łóżkiem, okej? Okay? Dobrze, a teraz poszukamy, gdzie jest druga kicia? Może przyjdzie do zabawy? Co tam, jak myślicie? Przyjdzie do zabawy? Graszka, gdzie ty jesteś? Czy ty poszłaś tam na górę od razu do kąta? Jesteś od razu dupka za słupka? No, słuchajcie. Będziemy zaraz ją szukać. Gdzie ona może być? No gdzie? A tu mamy, słuchajcie, Plosio, bardzo. To jest Graszka. Graszka ma pół roku. Jest przemiła, jest delikatna. Jest spokojna bardzo. Jest grzeczna. Basia mówi, że te jej koty jej tam dokuczały. No i ona w ogóle już 2 miesiące była u Basi, więc jest tym bardziej po kwarantannie. Jeszcze teraz będzie miała zrobiony zabieg i czeka na domek. Jest przepiękna, oczy ma po prostu jak 5 zł. Co ty masz na dziobie? No pokażcie się, takie dwie koteczki. Graszka i Waszka, słuchajcie. Zapraszam. No słuchajcie, nie ma na co czekać, bo kolejne kotki są w drodze i w kolejce i w ogóle jest tyle próśb, że można oszaleć. A to są dwie cudowne kandydatki. Ta mała jest po prostu przebłoska, zobaczcie. Cudna jest. Cudna, tak? Ojej, łóżko ma zakrupione przez ciotkę maścią i teraz świędzi, świędzi to ucho. A ja Was wszystkich witam serdecznie. I co, zaczynamy twista, nie? Zaczynamy nasze działania od nowa. A mam jeszcze niesamowitą historię do opowiedzenia, do podzielenia się, ale jak wejdę jutro w rytm praca, wiecie, koty, nuczka i tak dalej, no to nie wiem, kiedy ja to wszystko zrobię. Także idę chyba teraz pracować, bo to jest jedyny jeszcze wolny czas. A dziewczynki niech się aklimatyzują. Ojejku, moje kochane. Ona, zobacz, co to jest. Zobacz. Jak myślisz, dałabyś radę z tym się pobawić? Popatrz. No fajne. Chyba dasz radę. Jest taka słodka. Graszka. Grażenka. Graszka. Chodź no tutaj, Grażynko. Chodź. Niu. Czy ty będziesz się ze mną bawić? Piulem? Takim piulem. Jesteś słodziutka, śliczniutka. To rzeczywiście ona ma, słuchajcie, taką dłuższą sierść, tak mięciutką, aksamitną, ale tu pod spodem są same kosteczki. Także koteńka jest, widać, że zaznała głodu. Głodny kotecik był w swoim życiu. A Grażynka jest urocza, cudowna. Na pewno zagląda, słuchajcie. Asiowa, co to? Co to tutaj?
Gdzie to? No bo cię nikt nie widzi, tylko na mnie wszyscy się patrzą, bo muszą. A ty jesteś tu przecież, no. No pokaż, też jesteś, widzę, zainteresowana. To są w pełni oswojone, co ja naprawdę przyjmuję z olbrzymią ulgą. To jest chyba nagroda za te wszystkie dzikuski, które były u mnie w tym roku. I dziękuję bardzo za oglądanie pierwszego filmiku poprzyjazdowego. Będzie krótki filmik. Oj! Będzie bardzo krótki filmik. Tak? Dziewczyny, pokażcie się, zaprezentujcie się. Może ktoś akurat szuka takich jak wy. Ja myślę, że tak. Że ktoś akurat szuka właśnie takiej pięknej, puchatej buraski. Malutkie. Ja na to nie mam, może już 3 miesiące. Nie wiem. Powinnam ją zważyć, ale nie wiem, gdzie jest. A, jest tutaj, słuchajcie. Zważymy ją, to będziemy troszkę więcej wiedzieć o niej. Ile ona waży? O, jest tu waga. Tak, to jest moja kochana waga. Jest, to jest to, czego się wszystkie łyse na pyszczku kobiety boją jak ognia. Nie? Chodźmy tu. Hop. O, kilo. To, to 2 miesiące, mam maleństwo. Co to takie kilo kotka? A wygląda przez tą puchatość trochę na większego. Zostawię ci miseczkę, bo kotki lubią te miseczki. I cóż. O, proszę. Proszę, jak ślicznie. Ona jeszcze tutaj nie umie, bo to jeszcze w tym pokoju jest wszystko nowe. Grażynko, ty tutaj siedzisz, słoneczko? Cześć, Grażyneczku. Cześć, malutka. Ty jesteś też przepiękna, taka czyściutka. Taka piękna, kiciulka. Super jesteś, wiesz? No, śliczna, oswojona. Boże, byście wiedziały, jak zwierzęta mają w innych częściach świata, to byście nie narzekały. A nie narzekacie przecież, co ja gadam, to ja narzekam. Tak? I co, jak ci się to będzie podobało? Wszystko jest w porządku? Wiesz, gdzie jest kuwetka? Wiesz, gdzie jest miseczka? Gdzie woda? Wszystko już wiesz, prawda? Widzę, że kotki są niegłodne, jedzenie stoi, nie rzucają się. Także są naprawdę wspaniałymi towarzyszami, znaczy propozycjami dla was. Tak? Lajwik działa, ciotki już mogą oglądać, bo oczywiście kręci. Ten mój specjalista pan proponował, żebym kupiła nową kamerę. Jakoś nie jest mi to w smak. Wolałabym tą podłączyć pod stały internet. Muszę tak z nim porozmawiać, bo nie chcę kupować nowej, bo to są znowu koszty kilku tysięcy złotych. Także w tej chwili niestety nie mogę tego zrobić. Wiesz? Ale spróbuję jeszcze raz z nim porozmawiać na ten temat. Tak, niuńku, moja kochana. O, jaka ty jesteś słodka, kocinka. Piękna. Oj, i z Grażynką się dogadujesz, tak? Super. Obie kotki na dokocenie się nadają, sprawdzone przez długi czas. Milenka ręczy za nie. Milenka się opiekowała, jak zwykle, córeczka Basi. Ja nawet w tym wywiadzie telewizyjnym wspomniałam o niej, ale wycięli to. Tak samo jak wspomniałam o bazarku i o Ewie i o całej społeczności też wycięli. No cóż, to był tylko krótki fragmencik. Moja kochana, malutka, śliczna, piciulka, śliczna, taka piękna, tak. Piękna Grażyneczka, piękna. Także mam teraz naprawdę idealne, cudne szkraby. No a za tydzień przyjadą do mnie kotki z Bydgoszczy, których nikt nie chce od 3 miesięcy. To jest przerażające.
Naprawdę jestem załamana tym faktem. Także Waszka żegna Państwa. Pa, pa.